Cześć, witam Cię, drogi bracie, droga siostro, nieznajomy. Jak to było z moim życiem? Z moim życiem z Bogiem, tak? Przez cały okres moich wielkich 31 lat. Tyle mogę powiedzieć, co sam przeżyłem, tak? A jak to się skończy i jak ta droga się zakończy, tak? To wie tylko Bóg. Natomiast chciałem się podzielić tym, co do tego momentu się stało, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, że twoje życie będzie trwać, tak? Bo nie wiadomo, ile Pan jeszcze da, może zakończyć moje marne życie za jutro, nie? Albo jak będę wychodził z tego nagrania. Więc i chwała Panu, Bóg dał, Bóg wziął, niech Jego imię będzie błogosławione. I myślę, że to jest takie... Jeżeli chcesz żyć z Bogiem, to jest główna rzecz, którą musisz sobie założyć na początku, że właśnie musisz wszystko założyć Jemu, zawierzyć Jemu, tak? I przestać myśleć po ludzku, bo po ludzku to my wiemy mało. I co mogę, jak mogę zacząć? No, urodziłem się w dobrym domu, tak? Rodziców miałem niebogatych, ale zawsze mających, tak? Czyli umiejących sobie odłożyć, tak? Umiejących zagospodarować swoim po prostu swoimi zarobkami, tym co mają, tak? Trzymających dzieci w ryzach, tak? Wychowujących dzieci, nie zostawiających ich samym sobie, tak? I po ludzku wszystko okej. Okay. Jeżeli chodzi o sprawy duchowe, to wychowałem się w domu. Moi rodzice nadal są katolikami, tak? Więc chodzenie do kościoła, święta, tak? Rodzina była katolicka, dziadek mocno był religijny z babcią, więc zawsze, dopóki dziadek żył, to te święta były bardzo ważne, tak? Zawsze prowadził modlitwę. Ja od dziecka miałem takie przekonanie, że istnieje Bóg, tak? Bo to jest takie, mi się wydaje, naturalne przekonanie, takie światło od Boga, które każdy ma na tym etapie swojego życia, jak nie jest jeszcze zbluzgany błotem przez świat, tak? To każdy to ma i każdy wie, że po prostu patrzy dookoła i wie, że to się nie stało przez przypadek, nie mogło się stać samo, tak? Tak jak patrzysz na budynek, tak jak patrzysz na samochód i wiesz, że to zrobił człowiek, tak samo wiesz, że my jesteśmy tak skomplikowani, tak świat jest skomplikowany, tak wszystko ze sobą współgra, tak do siebie pasuje, że nie może być przez przypadek. No i zawsze miałem taką po prostu myśl w sobie, która towarzyszyła mi całe życie. Przez podstawówkę, przez liceum. Natomiast miałem takie pojęcie Boga ze świata, tak? Że Bóg chce cię ukarać, że musisz tam coś robić, bo jak nie będziesz robił, to cię czeka tylko, żeby ci uciąć ręce. Ja żartuję oczywiście. No i dopóki nie trafiłem na Słowo Boże, tak? W swoim domu, każdy w domu ma. To jest najlepsze, że każdy ma, ale każdy się go nie wiadomo czego nie czyta. Tak? Każdy ma na tym Słowie Bożym metrowy kurz, który jest odkurzany przed świętami i się czyta, że Jezus się narodził. No i w sumie to tyle, nie? Wszyscy wiedzą, że się narodził, ale po co i co z tego mamy, to już nie za bardzo. I zawsze mnie dotykało, jak czytam, to, że Jezus mówi coś innego, niż mówi świat, niż mówią rodzice, niż mówią księża, niż mówi każdy dookoła, tak? Że mówi prawdę po prostu. Prawdę o mnie, prawdę o świecie. I czytałem na początku, mało czytałem, tak? Bo jak się jest młodym, to jednak ta cielesność przykrywa wszystko, tak? Liceum, dziewczyny, tak? Pierwsze miłości, jakieś grzechy zaczęły wchodzić w moje życie. Tak, alkohol, nie alkohol. Różne rzeczy, tak? I to wszystko zaśmieca ciebie, tak? Zaśmieca prawdę, którą gdzieś tam widzisz, którą gdzieś tam czytasz, ale te wszystkie śmieci powodują, że ta prawda jest tak przysypywana. Natomiast jak będziesz wytrwały i ta prawda cię nie zgorszy, tak? Nie odstawisz jej na półkę, tylko wiesz, że ona tam jest i jej będziesz pragnął. Bóg widzi twoje serce i zawsze jakoś do tej prawdy cię poprowadzi,
Oczywiście tylko za twoją zgodą, bo ty musisz chcieć, tak? I zawsze do tej prawdy, do tej prawdy Słowa Bożego sięgałem, tak? W swoim życiu, w liceum, później na studiach, to się działo coraz częściej. I to Słowo Boże, to ziarno tak rosło, tak? W moim sercu i rośnie nadal, bo wierzę, że jestem już zbawiony, już zacząłem to życie z Chrystusem, ale Chrystus też dużo rzeczy mi pokazuje, które mam do przepracowania też teraz. Natomiast jeżeli już zasiejesz to ziarno, to drzewo urośnie. Tak? Jak jest napisane w Słowie Bożym, że czy śpisz, tak? Czy pracujesz, to słowo rośnie bez twojej wiedzy. To po prostu ziarno wydaje owoc, wydaje, rośnie, tak? I tyle. No i na studiach zacząłem coraz więcej czytać. Też to Słowo Boże mnie zaczęło oczyszczać, bo Słowo Boże ci najpierw pokazuje to, że jesteś w grzechu, tak? Ludzie nie chcą czytać Słowa Bożego, bo są w ciemności. To jest, Ewangelia Jana mówi wprost, że jesteśmy w ciemności. Tak? Każdy człowiek ma jakąś ciemność w swoim sercu, choćby się zapierał, że nie ma, to ma. I dlatego ludzie nie czytają Słowa Bożego, bo są w ciemności i nie chcą przyjść do światła. Nie chcą już zostać obnażeni, tak? Bo jak czytasz Słowo Boże, to jesteś nagi. Ja taki nagi właśnie stawałem przed Słowem Bożym, wielokrotnie mi Bóg pokazywał, gdzie mam problem, tak? Gdzie mam problemy i dalej mi to pokazuje. Chociaż z wielu takich dużych grzechów, Bóg mnie oczyścił, dla mnie dużych, tak? Zależy jak masz sumienie wyostrzone i zależy jak po prostu sumienie przez twoje życie się kształtowało. Ale no, dla mnie to były spore grzechy, które mi spowodowały, że miałem wyrzuty sumienia. I Bóg mnie z nich uwolnił przez po prostu przez chrzcie. Przestałem mieć z nimi problem. Stan ducha, który cię uzdatnia do tego, żeby z tymi grzechami walczyć. Natomiast Słowo Boże, okazało się, że to jest prawda, że jest tam napisana po prostu prawda. Jak czytałem na przykład o nowonarodzeniu, o tym wszystkim, o chrztach, tak? Gdzieś dookoła opowiadałem o tym ludziom, rozmawiałem z rodzicami, czy rozmawiałem o tym z ludźmi. No ale żyjemy w kulturze, w której po pierwsze wszyscy myślą, że są już ochrzczeni, tak? Że wszyscy myślą, że już są w jakiś sposób tam zbawieni, nawet jak nie są, to pójdą do czyśćca i będzie i luz, tak? Ale dla mnie było najważniejsze to, co mówi Słowo Boże i to, że jeżeli ono nie mówi prawdy, to można je wyrzucić do śmieci, tak? Jeżeli Jezus nie mówi prawdy o tym, że jak się ochrzcisz, tak? Z chrztem przychodzi Duch Święty, który powoduje twoją przemianę, narodzenie na nowo, to nie jest prawda i po co się tym zajmować, tak? Czy byłem ochrzczony, czy nie byłem, Zawsze całe życie dotykało mnie to i Bóg jakby stawiał na mojej drodze różnych ludzi. I na studiach, jak czytałem Słowo Boże, siedziałem w domu, już nie chodziłem do kościoła, bo widziałem sprzeczności z kościołem katolickim, ale przyszedł do mnie wujek. Ja siedziałem w domu, nie chodziłem nigdzie, bo nie widziałem, że w ogóle coś poza kościołem jest, tak, katolickim. W Polsce, no wiedziałem, że są jakieś tam protestanci, ale też nie chciałem nigdzie, tam nikogo nie znałem. Takiego, kto by chodził do takiego kościoła i nie chciałem iść. Siedziałem w domu, czytałem sobie Słowo Boże i przyszedł do mnie wujek, który był w odnowie w Duchu Świętym wtedy. No i zaproponował mi to. Tak? Ja sobie myślałem, no czemu nie, siedzę w domu, jestem, wujka znam, tak, więc czemu nie. Poszedłem no i zobaczyłem inny kościół, podziemny. Bo teraz wiem, teraz tak mi się wydaje, że to jest kościół podziemny, który gdzieś tam funkcjonuje, ale to tak tylko w podziemiach. Taki kościół, żeby zobaczyć, to po prostu trzeba tam zejść. I to jest taki kościół, który jest już bliżej Ewangelii. Tak? Ja tam zobaczyłem pierwszy raz, że można wielbić Jezusa, że to jest fajne, tak? Że spotykasz się z ludźmi, którzy naprawdę wierzą. Niektórzy się tylko idą do kościoła na godzinkę, bo chcą, bo muszą, bo wierzą, że jak tego nie zrobią, to Bóg ich ukaże, a jak będą to robić, to może przynajmniej to będzie jakaś obrona dla nich? No nie, tam ludzie szli po prostu, bo wierzyli, byli wypełnieni tą wiarą. Zaczęło mnie po pewnym czasie martwić kilka rzeczy i Słowo Boże mnie zaczęło znowu
oskarżać, no pokazywać mi pewne rzeczy, że no za dużo tam jest właśnie rzeczy, nie, których nie ma w Słowie Bożym. Po prostu zaczęło to się kłócić, tak? Kult maryjny, modlenie się do zmarłych, tak, do świętych, nikt nie podważał, nikt nie rozmawiał z tym, po prostu co Kościół głosi. Chociaż no jak, bo ci ludzie znali Słowo Boże, tak? Musieli je znać, bo wiem, że mój wujek na przykład moje i tam ludzie czytali, tak? No i nie można omijać, jak czytasz całe Słowo Boże, to widzisz te fragmenty. No i oni z tym, no to nie rozmawiali. No a ja zawsze miałem otwarty byłem na takie rzeczy. Nie chciałem się zamykać, bo dla mnie najważniejsze było to, co Bóg jednak chce w moim życiu i co najważniejsze było dla mnie, to co Słowo Boże mówi. No i musiałem po prostu stamtąd wyjść w pewnym momencie, bo już za duży był rozdźwięk między tym, w co ja wierzę, a w tym, co oni. No nie chciałem być po prostu hipokrytą i chodzić gdzieś na siłę. Tak, jeszcze to było przed moim chrztem. No i też spotkałem takiego kolegę, Wojtka, z którym po prostu rozmawialiśmy dużo. No i chcieliśmy się obaj ochrzcić, tak? Jakoś po prostu czuliśmy, że to jest ważne. No i po tym czasie, po jakimś dwóch miesiącach od tych rozmów, postanowiliśmy się ochrzcić. To było jakieś 2 lata temu. No i Bóg wtedy pokazał, że Słowo Boże jest prawdziwe, tak? Na chrzcie po prostu Jego miłość się wylała w moje serce i to jest niezapomniane przeżycie. To jest po prostu, ja teraz wiem ze swojego doświadczenia, że to jest prawda i wiem, że to nie były emocje, tak? Bo to nie o to chodzi, bo ja później, bo teraz widzę owoce w moim życiu tego chrztu. Nie jest tak, że wtedy, nie wiem, przeżyłem coś, a później żyję tak, jak żyłem. No nie. Bóg po prostu wyleje w ciebie swoją miłość i ty już nigdy nie będziesz taki sam. Nigdy. Jeżeli oczywiście robisz to ze szczerego serca. Jeżeli tak, masz w sercu to, że jesteś grzesznikiem, że pokutujesz przed Bogiem, że chcesz pełnić to, co On powiedział, to, co napisał, a nie Go sprawdzić. Bo Bóg nie chce, żebyś Go sprawdzał, tylko żebyś uwierzył w to, co On dla ciebie ma. Tak? Ja uwierzyłem w swoim sercu i Bóg po prostu dla mnie to zrobił, to, co powiedział. A Bóg jest niezmienny, Bóg nie od swoich obietnic nagle nie wyrzucił do śmietnika, tylko On nie ma. Tak? Tylko ludzie teraz pogrywają sobie z Bogiem, zamiast Mu zaufać. I to się opłaciło. I teraz bracie, nieznajomy mogę powiedzieć, że to jest prawda. Tak? Bóg stawia na mojej drodze przeróżnych ludzi. Tak? I tworzymy teraz, na początku jak się ochrzciłem i wyszliśmy z kościoła, to myśleliśmy, że będziemy sami, jak te bale na morzu, ale Bóg jest wielki. Bóg od razu wokół nas zrobił całą gromadę ludzi, którzy wierzą tak jak my. Zaczęły się nawracać różne osoby dookoła mnie, dookoła nas teraz. No i tworzymy wspólnotę i mam nadzieję, że to się będzie rozrastać i coraz więcej ludzi będzie przychodzić do Chrystusa. I tyle. I amen, bracie. Mam nadzieję, że to cię w jakimś stopniu dotknie, przekonało cię, tak? A jak nie, no to miejmy nadzieję, że za kilka lat Bóg cię dotknie, jeżeli masz otwarte serce i On widzi twoje serce. Jeżeli tak jest, to On cię dotknie i też będziesz przemieniony i twoje życie się przemieni. I po to nagrywamy, tak? Po to ja to mówię. Nie po to, żebyś widział moją twarz i żeby się pochwalić, tylko żeby Bóg cię dotknie, żebyś to zobaczył, że jedyny ratunek masz w Jezusie, że jedyny ratunek masz w Jego ranach. On dla ciebie przyszedł tutaj oddać swoje życie, właśnie to, żeby go wtedy ludzie zranili, żeby go przebili, żebyś ty miał życie wieczne, żebyś ty miał odpuszczone grzechy, żebyś był wolny. Nie wolny w ten sposób, że tutaj będziesz miał wszystko, że będziesz miał pieniądze, że będzie wszystko fajnie, tak? Tylko wolny w tym stopniu, że nie będziesz już żył tym życiem, tylko będziesz żył obietnicą. I będziesz wiedział, że to jest prawda, będziesz wiedział, że to, co Słowo Boże mówi, jest prawdą. A jeżeli to, co Jezus mówi, jest prawdą, to będziesz miał pewność w tym, że będziesz miał nowe życie, tak? Wieczne. I tego ci, bracie, życzę, żebyś to zobaczył i żeby to się wykonało w twoim życiu.